trzeba szanować ten jeden punkt, chociaż jest straszny niedosyt. Mieliśmy parę bardzo dogodnych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. No ale tak jak powiedziałem, no, trzeba szanować to, że nie przegraliśmy. Trzeba przyznać, że kibice, którzy przyszli dziś na Kolporter Arenę, obejrzeli ciekawe spotkanie. Tak, no chcemy dawać kibicom jakby takie show, można powiedzieć, grać dobrą, ofensywną piłkę i to robimy. Tutaj niektórzy mówią, że Jagiellonia zagrała słabiej niż zwykle, ale z drugiej strony gra się chyba tak, na ile przeciwnik pozwala. No dokładnie, no za dużo okazji do pogrania nie mieli, ponieważ wyszliśmy ofensywnie wysoko. Mieli mało miejsca i może to tak, to jest skutek takiej słabszej gry Jagiellonii. O ile dobrze sobie przypominam, to zaliczyłeś debiut w wyjściowej 11, bo oczywiście nie debiut w Koronie Kielce. Nie, ale już byłem. Było w wyjściowej? Byłem. Myślałem, że to był debiut. Ale tak swoją drogą po dłuższej przerwie, znowu 60 minut na boisku. Czujesz, że to było dobre 60 minut w twoim wykonaniu? No jak schodziłem, miałem jeszcze siły, żeby powalczyć dla drużyny, zostawić troszkę serca, ale tak zdecydował trener. Sądzę, że dałem wszystko, co mogłem przez te 60 minut i to wszystko. W Poznaniu było 0 punktów, mimo że wiele osób mówiło, że byliście lepszą drużyną. Dzisiaj 1 punkt, mimo że też zebraliście lepsze recenzje. To teraz w Gdańsku 3 punkty, może kosztem tej efektownej gry? No już zaczęliśmy od Legii, tam zremisowaliśmy, przewieźliśmy 1 punkt. Też nie byliśmy gorszą drużyną, wszyscy mówią, że troszkę lepszą. Potrafimy postawić się najlepszą drużyną w tej lidze i oby to tylko procentowało w następnych meczach, żebyśmy zdobywali tą całą pulę 3 punkty i przewozili tutaj do Kielc. A jak faktycznie wygląda ta kwestia presji? Sporo osób mówi, że możecie teraz pokazać pełnię swoich umiejętności, bo nie stoicie pod żadną ścianą, nic was nie stresuje, w końcu z tej rundy zasadniczej, tak z perspektywy boiska, faktycznie tak to wygląda? No tak, no teraz to tylko walczymy o jakby swoje marzenia i o to, żeby każdy mógł się pokazać w tej lidze, ponieważ nie grozi nam już ten spadek, a walczymy tylko o najwyższe cele. No i na pewno to jest plus dla zawodników, bo gra się łatwiej i można powiedzieć, że na takim luzie. Jak to było z tym spalonym? Był czy go nie było? Bo Jagiellonia twierdzi, że był, szczególnie tutaj Marian Kelemen twierdzi, że to był duży spalony. Z twojej perspektywy jak to wyglądało? No, ciężko mnie oceniać, to wszystko było w dynamiki. I nawet nie zauważył, czy było, czy nie. Remis stał się faktem. Po dobrej grze tylko remis, tak to odczuwacie? Czy cieszy też ten jeden punkt? No, oczywiście cieszy ten punkt, ale już kolejny mecz dobrze rozgrywamy i na Lechi, jak widać, było po prostu troszkę, może szczęścia nie wystarczyło, tyle sytuacji dzisiaj stworzyli my, ale niestety nie wpadli ci bramki, które mogliśmy. Tych sytuacji Korona dzisiaj wydaje się, że miała więcej takich klarowniejszych do zdobycia gola. No tak, oczywiście, że 100% mał Miguel Palanka, Kwiecień, dwie sytuacje. Myślę, że ten zwycięstwo było troszkę jest niedosyte. Kiedy kibice doczekają się na wygraną w tej grupie mistrzowskiej, bo tak czy owak, to pierwszy historyczny dla Korony punkt w rywalizacji grupy mistrzowskiej. No, oczywiście czekamy na to zwycięstwo, już każdy mecz liczymy, że każdy mecz wychodzimy na boisko i grajemy, żeby ten mecz wygrać, ale niestety widzicie, jak po dobrej gry nie zawsze wygrajesz ten mecz. Myślę, że jednak niedosyt, bo pomimo tego, jak przedstawia się tabela i Jagiellonia wiadomo jest liderem tej ekstraklasy, no to myślę, że byliśmy stroną przeważającą. Może sytuacji jakoś nie było przesadnie dużo i z jednej i z drugiej strony myślę, bo to był taki typowy chyba mecz walki, chociaż na dobrej intensywności. To stworzyliśmy sobie tych okazji kilka i myślę więcej niż Jagiellonia jednak. Gdybyśmy byli troszeczkę bardziej skuteczni, no to moglibyśmy się cieszyć z 3 punktów, ale też myślę nie ma co narzekać, no bo urywanie punktów no to jest tak naprawdę nasz cel. No wiadomo, że u siebie byśmy chcieli zwyciężać, ale no ten jeden punkt też trzeba szanować. To Jagiellonia zagrała tak słabo, zastanawiają się niektórzy, czy Korona Kielce na tak niewiele pozwoliła liderowi? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Trzeba spojrzeć po prostu na równie mecz tydzień temu w Poznaniu, jaki zagraliśmy. I to nie można powiedzieć, że Lech zagrał słabo i Jagiellonia dzisiaj też zagrała słabo. Zagrali tak, bo na tyle im pozwoliliśmy po prostu. No, my zagraliśmy jeszcze konsekwentnie. W defensywie to, czego nam czasem brakowało w meczach wyjazdowych w tej rundzie pierwszej, zasadniczej. I teraz tej konsekwencji jest troszeczkę więcej. Myślę, też lepiej funkcjonujemy jako drużyna w defensywie, jako kolektyw.
i też procentuje ta praca na treningach, którą wykonujemy, powtarzamy tydzień w tydzień, no i myślę, że może wyglądać to jeszcze lepiej. Urwaliście punkty Jadze, teraz białostoczanie liczą na to, że będziecie urywać kolejnym ich z kolei bezpośrednim rywalom w walce o Mistrzostwo Polskie. Myślę, że też dużo pojawiało się głosów takich, że będziemy chłopcami do bicia, a teraz wszyscy liczą na to, że my będziemy bili i zabierali punkty innym. No, w naszych głowach też to tak funkcjonuje, że chcemy po prostu punktować. Piąć się w górę w tej tabeli, bo określiliśmy sobie jakiś cel, no i trzeba po prostu to robić. Teraz jedziemy, tak jak pan powiedział, do Gdańska. No i na pewno się nie położymy. Pokazaliśmy to tydzień temu w Poznaniu, że tak naprawdę nazwa drużyny nie robi na nikim wrażenia. Trzeba wyjść na boisko i pokazać tą swoją klasę. No i będziemy się starać zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby te punkty z Gdańska przywieźć. Pojedziecie do Gdańska trochę z takim pozytywnym wkurzeniem, bo w Poznaniu wiele osób mówiło, że byliście lepszą drużyną, nie było punktów. Dzisiaj też byliście lepszą drużyną, był jeden punkt, więc do trzech razy sztuka w tej grupie mistrzowskiej. No, może do trzech razy sztuka, paradoksalnie w odwrotnych proporcjach, że będziemy drużyną gorszą, a przywieziemy trzy punkty. Jakby tak miało być, no to też bym to wziął w ciemno, ale oczywiście tak. No. Wszyscy fajnie nas chwalą, bo dobrze zagraliśmy w Poznaniu, teraz też dominowaliśmy nad Jagą, ale z tych dwóch meczów mamy tylko jeden punkt tak naprawdę i jest to jakiś tam oczywiście niedosyt, no bo chcąc się piąć w górę w tej tabeli, jednak trzeba zgarniać kompletny oczek i remisami nic tutaj nie osiągniemy.